Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dobre bo Darmowe. Ja się nazywam Lampa i jest dzisiaj z nami gościnnie pewien gracz Łysy! Łysy, łysychory.pl Tak, to ja. Lub jeszcze tam jak go zwą. I jak widzicie, zagramy sobie dzisiaj w Team Fortress 2. Zagramy sobie w tryb kooperacji, chociaż jest też, jak widzicie, tryb wieloosobowy. No ale dzisiaj pokażemy może chociaż jedną falę, zobaczymy jak tam czasu starczy w trybie kooperacji. No to ja cię zapraszam, Lampo. Nie, bo ja cię zapraszam. Aż ty. Kunda, już. A ty dołączyłeś do mnie teraz, czy ja do ciebie, bo już nie wiem. Niech się nikogo nie dołączy. No właśnie, widzę. Już. Dobra. Weźmiemy sobie normalną misję i czekamy, wyszukujemy serwera. Ile tam mniej więcej trwa w ogóle? Wyszukiwanie? O, tak, już. W sumie to szybko. Myślałem, że zawsze dłużej będzie trzeba czekać. Jak widzicie, tutaj teraz pokazane mamy raporty o wynikach i nasze najlepsze momenty w grze Team Fortress. Mamy także wypisane wszystkie 2, 4, 6, ile tych klas jest? 9 chyba, co? 9, 9. Tak, 9. Czyli snajper, czyli snajperka, łuk, demoman, czyli granatnik i co tam jeszcze ma? Bomby samoprzylepne. Szpieg, no to i wiadomo. Szarża. O, szarża, tak. Szpieg, no to nożyk, jakiś tam rewolwer i niewidzialność, pyro, czyli ziejemy ogniem. Mamy wszystko co związane z ogniem, podpalaniem. Inżynier może stawiać działka, teleporty i zasobniki. Tak, dokładnie. A poza tym ma tam takie normalne bronie, jakieś tam SMG czy coś takiego, shotguny. Shotguny, shotguny. Gruby ma wielkiego minigana, dzięki któremu się wolno porusza. No, bo wolny jest w sumie. No i sam sobie może nie jest aż tak wolny, ale gdy rozkręca działko po prostu spowalnia. Musi no, wolno dokładnie chodzić. Medyk to wiadomo, leczy. I ma, co miał, jakieś tam strzałkowe ma, nie? To takie... Pistolet strzykawkowy, czy coś takiego. Medyk i o kim tu my jeszcze nie powiedzieliśmy. Aha, żołnierz. No to ma bazuki. I RPG, nie wiem jakby to nazwać dokładnie tutaj. Po prostu wyrzutnie rakietowe może, o. No i scout ma szybkie shotguny i małe pistolety i jest zwinny. I może robić podwójny skok. I pałki baseballowe. Tak, i może zrobić takie bong, to się nazywało, nie? Tak, bong. I dzięki temu nasz przeciwnik jest jakby ogłuszony. Ogłuszony. I nie może I się... lata w kółko, tak jakby, no. Jeśli można tak ująć. Dobra, ja biorę pyro. Tu już no ja dołączyliśmy na trzecią falę, podłączyliśmy się do jakichś ludzi. Już tutaj mamy kasę w lewym dornym rogu ekranu. Także widzicie, że tutaj mam jeszcze trochę kredytów, sobie dodam tutaj ulepszenia. Albo to sobie weźmiemy i tak weźmiemy. A jeszcze nam starczyło tutaj. Dobra. Ja już się dołączam pomału. Dobra, to jak się teraz tutaj Łysy dołącza, to ja spróbuję obronić nas przed demomanem, który niesie bombę, rakietę. I nie może on właśnie doprowadzić jej do tego tutaj punktu. Gdy tą rakietę niebieską doprowadzą przeciwnicy do tego punktu, to po prostu runda się kończy. Przegraliśmy i musimy od nowa. Co tam się dzieje? Wiesz co, tak w sumie to umieram pokrótce. Przegrywamy? Nie, najgorzej nie jest, ale Sentry Buster pojawił się i zaraz może tutaj wszystko poniszczyć. A dobrze, dobrze. O, zabili mnie. Dobra, jak widzicie, to nie jest taka typowa kooperacja, że mamy tam kilka osób i przechodzimy sobie kooperację, czyli całą grę, tak jak na przykład w Borderlands. Tutaj po prostu jesteśmy ze znajomymi, czy tam nie wiem, z kim tam się dołączyliśmy. I walczymy my kontra roboty. Dobra, udało się nam tutaj obronić, chociaż nie wiem, nie widzę teraz, bo mam... Ciężko idzie.
Jak widzicie, grafika bardzo, no nie wiem, bardzo może nie, ale przypomina tą z Battlefield Heroes, bo jest taka komiksowa, kreskówkowa. Ty, uważaj, bo tu... Kurde. Wow, ale mnie wysadziło. No jak widzicie, teraz przegraliśmy. Tą bombę jednak udało się im doprowadzić. Także tą falę przejdziemy jeszcze raz. Tym razem od początku. Piszę 100 kredytów. Dobra. Dobra, wciskam F4. Dobrze. I zaczynamy liczenie czasu. Gdzie ty się tam podziewasz? No tu jestem, tutaj. A, to ty. Tak smutno, bez żadnej czapeczki. Ale zaraz sama na twarzy. Nie widzę właśnie. Dla mnie wygląda normalnie. To nie czasem gogle? Nie, no przecież miałem założoną... Miałem założoną maskę foki. O, to ja nie widzę, nie, to też szkoda. Właśnie też jak wciskam drwinę, to też nie widzę. A właśnie, drwina, to jest... Da takie coś właśnie, co teraz G, to jest na G domyślnie. Za drwinę pokazaną wrogowi po zabiciu dostajemy achievement, odblokowanie. Oczywiście w grze jest, ile teraz jest? 300, 400 osiągnięć? A, dużo. Jest naprawdę dużo osiągnięć, także jest... co ty masz? 448 osiągnięć, dokładnie. Co to było? Co ty trzymałeś w dłoni? A, już pokazuję, chwila. To jest głowa. Właśnie widzę, jakiś posąg. Po piersi. Hipokratesa, jeśli dobrze pamiętam, nie robić krzywdy. A, no. Jest na tym napisane, nie wiem, czy widać, czy nie? Coś tam widać, okej? Okay? Tabliczka. Do not harm. Tak, widać. Dobra, dawaj, idziemy. Zaczyna się fala. Także jak widzicie, walczymy na boty. O. I tutaj nam właśnie mnie zabili. I z nich wylatuje kasa, dzięki której kupujemy jakieś tam ulepszenia naszych broni i do postaci. Czy zmieniłeś ten przedmiot, który... Ty, właśnie zapomniałem, poczekaj. Nie, teraz nie mogę, dopiero jak się skończy fala będę mógł. A, szkoda. Byle nie w tej amniczanych, niestety teraz leczę mniej naszego lampę. No właśnie, są tutaj... oczywiście... ogółem gra jest za darmo, chociaż ci, co kupili ją i bardziej się znają, jakby trochę czytali o tej grze, wiedzą, że kiedyś gra kosztowała 50 zł bodajże w Orange Boxie, razem z Half-Life'em i Portalem 1. Ale teraz gra przeszła na free-to-play i wszyscy ci, którzy mieli zakupioną wersję tą za 50 zł w Orange Boxie, dostają wersję Premium Team Fortress, która daje nam możliwość wymieniania się przedmiotami z innymi graczami. Jeżeli byście chcieli też zagrać sobie w tą grę i macie przyjaciół, którym byście chcieli dać jakieś tam lepsze itemy, to z tego co wiem, istnieje też taka możliwość. Po prostu kupujemy jakiś sprzęt w sklepie Man.co, czyli takim jakby wirtualnym sklepie. Tak, i ten shopie. Ty, oni tu z drugiej strony lecą chyba. No, snajper tam jest. A, no to lecimy. I po prostu, gdy kupimy coś ze sklepu, to wtedy dostajemy od razu funkcję premium naszego Team Fortress i możemy wymieniać się przedmiotami ze znajomymi. O kurczę, jeszcze jest ciężko, wiesz? Kurczę, jakieś grube, kurde. Jeszcze z mniejszym leczeniem. No. Zaraz, czekaj, zaraz go biję. Dobra. Weź go dobi, bo mam pistolet sygnałowy, dobra. Mi się amunicja kończy, czekaj. Tu jest amunicja, to nie ma amunicji, nigdzie. Do góry idę. Jest amunicja. Dobra, teraz mogę palić. Trzeba spalić tego, co ma rakietę, kurde. Już blisko jest dosyć. Nie! Jest niebezpiecznie. Opuścił, ale jeszcze drugi jest. Ach. No i znowu się nie dało.
No coś przykro nam. To co? Zmień ten przedmiot, jak możesz. O, właśnie, dobra. Edytuję ekwipunek. Ale to nie na tej postaci, na Pyro. No i nie, pokazuj mi się, że mam maskę. Tak, no ja nic tutaj nie widzę. Czekaj, co by tu wziąć sobie może? Dobra. A, już wiem, czemu nie mam tej maski. Bo pokazuje mi się, że tylko podczas Halloween można ją założyć. No, no i teraz wiadomo. Tą głowę bezkonnego, bezgłowego jeźdźca też usunęli, już nie można bez Halloween. No, szkoda. Pamiętam, że można było... czapeczki nie masz? Mam. O, no to może załóż. O, tą widzę. Dobra, i czekaj, tylko nie pamiętam jak się... Pamiętasz jak się ustawiało, czekaj. Te takie, te trekotka, te dźwięki wkurzające. Ha? Bo pamiętam, nie że kiedyś to użyłem, ale nie jestem pewien. Taki śnieg dookoła tam mnie zaczął jakby sypać się, nie wiem. Czekaj, jeszcze coś sobie kupię. Niby pokazuje, że w chaos się używa jakoś i tam ze slotu. A może są zablokowane dźwięki? No, no może nie. Właśnie, może tylko w święta można tylko używać. No coś szkoda też. Czaj, teraz będą tędy szli. Dobra, jak tej fali się nie uda przejść, to po prostu... Skończymy ten filmik, bo to po prostu... Nie ma sensu, jeżeli się znowu nie uda. My lecą już. Aj, wyrzuciłem mnie. O, ta to dadzu lepiej, to praktycznie życie nie schodzi. A widzisz? Tylko się amunicja kończy trochę szybko. O, tu są ci snajperzyki. Dobra, już nie będą nas dręczyć. Przydałby się jakiś zasobnik tutaj? No właśnie, no, chyba tutaj... Nie mamy inżyniera chyba. Nie mamy, no właśnie. Ale jest amunicja, dobra. Demomanów jest łatwo podejść, bo oni rzucają te bomby na daleko, więc tam blisko nic nie mogą zrobić. Wow, ale mnie to odrzuciło. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest znowu brak amunicji. Ale amunicja tutaj czeka. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tu, a. Dobra, lecam tam. No, gdzie ty mi tutaj uciekłeś? Nie widzę cię. Palę ich. A, dobra, dobra. Dobra. Zresztą znowu po amunicji cofnę się, bo... Szybko schodzi. A, teraz lecą spaje, uważaj. Aha. Aj, tu wzięli nam bombę. Dobra, już nie. Snajperzyki. I duże grube. Duże grubasy. Dobra. Gdzie oni tam poszli? Tam. Prosto. Tak, podpalę ich trochę. Próbuję uciec. Amunicja, nie? No. O, jest. Kurde, mam 5 naboi. Dobra. Jest, udało się. O, jeszcze. Co mi się wydaje, że ja mam bonus od obrażeń w plecy zadawanych. Jak krytyczne zadajesz obrażenia, dokładnie. Dobra, amunicję mamy. Już ta fala, widać, że od razu inaczej idzie, lepiej. Widać różnicę, to dobrze. Amunicja znowu, nie? No, wiesz co mam... O, właśnie, już nie mam. Oje. Dobra. Ła. Giń. Wow, ale dostałem. Ej, padłem. Kurde, nie, tylko nie w takiej chwili. Co się dzieje? Mam mało życia i ogółem
Dobra, już mam życie. Już zaraz koło ciebie będę. Maura, spalony jest, gruby. Dobra, powiedz mi, gdzie ty jesteś? Tutaj. Tu dzieje rakieta. Przy drogi uważaj. No, o Jezu, jeszcze. Wow. Dobra. Nie, zabić go. Uff. O kurde. Mało brakowało, no, a tu jeszcze idą. Muszę po amunicję cofnąć się, bo... Coś lipnie to wygląda, szczerze. Aj. No i... Chyba. Wow, ale mnie wybiło. No dobra, już było blisko, niestety nie udało się. O, detonator dostałem, znalazłem. O, to może coś o tam przedmiotach powiesz. No, co, przedmioty po prostu dostajemy za to, że gramy. Im więcej gramy, po prostu... Do teama też. O, jest... No, o osiągnięciach mówiliśmy, także jest naprawdę dużo osiągnięć, a za niektóre z nich dostajemy bronię. Tak naprawdę da się grać w tą grę za darmo, tylko trzeba po prostu trochę pograć i dostać te lepsze przedmioty. Chociaż nawet lepsze przedmioty mają jakieś tam minusy pod względem takim, że są plusy po prostu i minusy. Na przykład twój przedmiot zredukował ci leczenie. No dokładnie, miałem minus 75% szybkości leczenia, także jak widzicie właśnie teraz, wtedy co graliśmy, tą ostatnią rundę, tą falę nieudaną, to po prostu mnie szybciej chory podleczał. Dobra, co tu więcej mówić? Już więcej nic nie powiemy o tej grze, bo chyba wszystko powiedzieliśmy. Jest też dużo mapek, jest dużo map od społeczności, tutaj możemy zrobić własną mapkę. Własne przedmioty możemy zrobić, naprawdę jest dużo możliwości. No i co? I do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu z chorym, a jeżeli nie, to kogoś się załatwi. I co za tydzień, co za tydzień? Się okaże, co? Microvolts może zagramy sobie. No może. No, także Łysy, co tą grę też dosyć lubi. Powiedzmy. Także, no dobra, to do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!